Podpalasz mrówki, prawda, Arnold? Czy to sprawia, że czujesz się jak Bóg? Nie doceniasz wroga. Wow, co za ironia. Łowca stał się ofiarą. Arnold, gratulacje. Jesteś teraz w centrum niewyobrażalnie kolosalnej wojny. Na skalę większą niż wszystkie wojny ludzkości razem wzięte. Bierze w niej udział 10 biliardów mrówek. Czy kiedykolwiek widziałeś taką liczbę? A jakie liczby widziałeś? Spójrz tutaj. Mrówki przygotowują się do bitwy. Gdyby mrówki powiększyły się do rozmiarów człowieka, ludzkość nie miałaby szans. Przecież nawet zwykła mrówka byłaby w stanie podnieść 16-piętrowy budynek i biec z nim na plecach z prędkością 55 km na godzinę. A oto nadchodzą goście. Może powinieneś biec, Arnold? O, Arnold, koordynacja w przestrzeni nigdy nie była twoją mocną stroną. Chociaż spójrz, sprawiłeś, że biegają w kółko. A przywódca podąża śladem swoich własnych feromonów. Kiedy przydarzy się to mrówkom, wpadają w śmiertelną pułapkę, nieskończenie podążając za własnym zapachem. Stworzyłeś mrówkowy wir. Przywódca będzie teraz kierował swoimi oddziałami w kółko, dopóki wszystkie nie umrą z wyczerpania. Dla tych gości jesteś bohaterem, Arnold. Chcą cię przedstawić królowej mrówek. Ale co jest? O, musisz zawalczyć o władzę. Czasami w mrowisku może pojawić się druga królowa. W rezultacie obie królowe toczą między sobą pojedynek, decydując, która będzie rządziła mrowiskiem. Po walce mrówki decydują, którą królową lubią najbardziej. Prawdziwa demokracja! A potem większość niszczy mniejszość. Cofam słowa o demokracji. Uważaj! Arnold, masz szczęście. Udało ci się przetrwać nawet zamach stanu. Ale co to jest? Jesteś przesiąknięty zapachem zwłok i teraz wszystkie mrówki uważają cię za martwego. Dlatego pochowają cię żywcem. Arnold był bezużytecznym draniem. Niech spoczywa w pokoju. Wygląda na to, że przestało działać. Cześć, Arnold. Zatem teraz wiesz więcej o świecie mrówek i dlatego... Co ty robisz? Co za ignorant!